Rowerowe szaleństwo, czas zacząć. Rozpoczynamy kolejną edycję Scandi Maratonu Lang Team. Jesteśmy dzisiaj w Warszawie, ale przed nami aż 7 fantastycznych wyścigów, a z nami Czesław Lang. Czesław, to impreza nie tylko dla zawodowców, bowiem Puchar Polski, ale przede wszystkim dla rodzin. Tak, taka jest idea tej imprezy, żeby zachęcać ludzi do jazdy na rowerze, w ogóle do czynnego uprawiania sportu i myślę, że rower w tym kontekście jest bardzo fajny. Cieszę się bardzo, że około 20 lat, jak zacząłem organizować Tour de Pologne w takiej nowej formule, wzrosła bardzo, bardzo popularność jazdy na rowerze. Teraz około 4,5 miliona Polaków jeździ na rowerach i właśnie ten cykl Scandia Marathon Lang Team ma dać im możliwość, żeby spróbowali trochę takich emocji sportowych, żeby przyjechali, żeby założyli kask, założyli numer i wystartowali w takiej oprawie, jak się organizuje wyścigi zawodowe. No właśnie, to jest bardzo piękna inicjatywa, żeby wystartować w tak fantastycznych okolicznościach, bo tutaj gdyby przenieść to na wyścig kolarski typu Tour de Pologne, no wyglądałoby to identycznie. Wyglądałoby to identycznie, także na pewno są te emocje, a myślę, że ktoś, kto tutaj wystartuje, nie zawsze musi zostać zawodnikiem, szczególnie mówimy tutaj o dzieci i o młodzieży, ale na pewno zostanie kibicem kolarskim i w ten sposób wychowujemy sobie też rzesze takich naprawdę fanatyków kolarskich. I o to właśnie chodzi, drodzy Państwo, już za moment start tej fantastycznej imprezy i będziemy przyglądać się, jak radzi sobie rowerowa młodzież podczas Scandi Marathon Lang Team. Będzie się działo, będzie zabawa, znowu nas będzie mało, będzie głośno, będzie radośnie, no się tańczymy, radzę całą noc. Jak co roku całe rodziny na starcie Scandia Maratonu, głowa domu przedstawia. Marcin Gruca, to jest moja żona Karolina, najmłodsza w rodzinie Ewa, niestety jeszcze w foteliku i Michał, 6-latek. Jak to się zaczęło, że oprócz tego, że rekreacyjnie rower, to także w Scandia Maratonie? No lubimy wyzwania, lubimy jeździć, często jeździmy, więc mimo niesprzyjającej aury jesteśmy, startujemy, na jakieś super wyniki nie liczymy, ale liczy się udział. Czyli rozumiem tak, najmłodsza z mamą na paradzie rodzinnej, a tata z synem na dłuższym dystansie? No w tym roku jeszcze nie, w tym roku wszyscy startujemy w paradzie rodzinnej, ale kto wie, może w przyszłym roku z synem już na dłuższym dystansie. Forma jest? Jest. Będzie dobrze mimo deszczu? Tak. Zima była niestety leniwa i teraz trzeba wracać. Miałyśmy 800 km w tym roku zrobione przez Scandią i od połowy lutego trenujemy. Polecam rower. Od dobrych 10 lat jeszcze czynnie, tak dużo kilometrów rocznie, naprawdę pomaga. Przejście przez Paktę, druga strona chodnik i wjeżdżają tą taką równoległą uliczką do Myśliwieca. Tata jedzie, tata przejechał już 2 km. Nie widać zmęczenia, no jak przystało na prawdziwego sportowca, słuchajcie. Jacek Wafiński, wicemistrz olimpijski z Atlanty, jest tutaj dzisiaj razem z nami. Dzisiaj podczas Scandia Maratonu mamy specjalną akcję, pozytywne kręcenie. Na czym polega? Tak, dokładnie. Akcja ta będzie kontynuowana przez wszystkie edycje. Zapraszamy wszystkich do jazdy. No, postanowiliśmy, że jeśli na każdej edycji objeżdżamy kulę ziemską, bo ponad 50 tysięcy kilometrów, wszyscy uczestnicy Scandi Maratonu na każdej edycji przejeżdżają. Chcemy to zsumować i zamienić na złotówki. Również zapraszamy wszystkich chętnych właśnie do miasteczka, żeby kręcili na trenażerach. Za każdy przejechany kilometr dokładamy 3 złote. I te wszystkie pieniądze chcemy zamienić na rowery dla domów dziecka. Wybraliśmy w 7 miejscach, miejscowościach domy dziecka, dla których przeznaczymy właśnie rowery. Rowery, które wierzymy, że będą też takim początkiem budowania aktywności, umiejętności spędzania czasu i tak troszeczkę również wyładowywania emocji. Przydadzą się te rowery, które tutaj podczas Scandia Maratonu zostaną wywalczone dla dzieci? Tak, bardzo się przydadzą. Nawet same dzieci tam kołują ostro kilometry. Ja też zamierzam, także bardzo, bardzo się przydadzą. To może być taki początek do tego, żeby któryś z wychowanków wystartował później w Scandia Maratonie. Są zadatki na pewno, chłopaki mają zadatki i nie tylko, mamy dziewczynę, która jest bardzo sprawna fizycznie, także też ostro tam kołuje. I
impreza tak się przyjęła, że postanowiliśmy to po prostu promować rower w Warszawie. Łącznie z pełnomocnikiem do spraw ruchu rowerowego promujemy Warszawę, promujemy European Cycling Challenge, czyli Warszawa idzie do Europy z rowerami, walczy o miejsca w Europie, miasta, które najwięcej się rozwijają, jeżeli chodzi o rowery i o drogi rowerowe. Rywalizacja musi oczywiście być, no, niestety. Niestety nie ma mi kto robić tunelu aerodynamicznego. Także muszę sama sobie radzić. W ubiegłym roku wygrał pan nagrodę główną. Przydaje się na co dzień? Tak, autko bardzo fajne, bardzo komfortowe, no super auto. No. Jest czym dojeżdżać na Skandię? Teraz tak, tak. Jaki dzisiaj dystans? No Gran Fondo. Najdłuższy? Tak, oczywiście. Jak na pierwszy raz? Tak, wziąłem, żeby sobie pojeździć, a nie godzinka i po robocie, tak jak to mówią. No. Pozdrawiam with the people, ludzi, who want to ride a bicycle. I'm very impressed, but niestety pogoda nie jest dobrze. But it's very good that people do ride their bikes. Jak przygotować sprzęt, żeby nie było niespodzianek na trasie? No przede wszystkim sprzęt należy oczyścić. No w tym roku zimy, jak wiadomo, nie było, więc większość zawodników czy kolarzy jeździła po prostu w tych miesiącach zimowych, więc przede wszystkim no, sprawdzić należy napęd, czyli czy łańcuch nie jest wyciągnięty, czy kaseta nie jest zużyta, czy jest przede wszystkim dobrze nasmarowany, naoliwiony. Należy sprawdzić wszystkie linki, pancerze, czy po prostu chodzą płynnie. No i oczywiście najważniejsze, tak samo jak w samochodach, tak samo i w rowerach, stan ogumienia, czyli czy jest odpowiednia grubość bieżnika i przede wszystkim czy jest to właściwe ciśnienie w opona. I to są takie podstawowe czynności. No i na końcu oczywiście sprawdzamy, czy nasze hamulce, w tej chwili 90% rowerów jest wyposażone w hamulce hydrauliczne, hamulce tarczowe, czy system właśnie nie jest zapowietrzony, czy te hamulce prawidłowo funkcjonują. Ja osobiście jestem bardzo zaskoczony, bo od 4 lat mamy boom i rowerowy, i że tak powiem, biegowy. Także warszawiacy bardzo, bardzo kupują tą formę spędzania czasu. No, jako pierwszy mi się udało na jazdzie. Jak wrażenia dzisiaj? No, trasa całkiem ciekawa, jak dla dzieciaków pod górę. Naprawdę, jeszcze deszcz, że te dzieciaki wszystkie wystartowały i chciały, to jest uśmiech z bananem na twarzy, naprawdę fajnie, bardzo sympatycznie. Beniamin, jak było? Fajnie. Maksymilian? Bardzo fajnie. Mama pomagała? Nie. Sami jechaliście, tak? Mama mi pomagała. Bardzo fajnie było, jesteśmy cali mokrzy. No, chwila oczekiwania, ale przyjechaliśmy też z domu na rowerach, bo niedaleko mieszkamy, także w drodze tu i myślę, że w drodze powrotnej jeszcze bardziej nas zleje. Skarpetki mokre, wszystko mokre. Umarł sany, ale chyba szczęśliwy, bo na mecie. No w tym, ja myślę, że szczęśliwy, no chociaż taki niedosyt może jest. Pogoda trochę zawiodła. Było bardzo ciężko, było dużo błota, wody. Ale takie warunki są znakomite, żeby się sprawdzić. Jak było dzisiaj na trasie? Super, troszkę mokro, ale okej. Pamiątkowe zdjęcie widzę tam po lewej stronie, a więc będzie co wspominać przy herbatce wieczorem? Oj, będzie. Będziemy wspominać z żoną, z dzieckiem, wracamy do domu. Jesteśmy z Małopolski, także wieczorem w domu będziemy wspominać. Kto kogo namawia na takie imprezy w domu? No, oczywiście ja, żonę. Ale chętna? Chętna. Synek też już prawie chętny, ma rok, także pierwszy rower już ma.
i będzie śmigał tak samo razem z nami. W Warszawie było sporo deszczu, ale emocji tradycyjnie nie brakowało. Uczestnicy szczęśliwi, zadowoleni, umorusani trochę, ale o to chodzi w kolarstwie. Z nami Czesław Lang. Podsumujmy tę imprezę w Warszawie. Na starcie znów ponad 1000 uczestników, zatem okazuje się, że pogoda im nie straszna. Tak, pogoda im nie straszna i z tego bardzo się cieszę, że ludzie, którzy mają pasję, którzy kochają jazdę na rowerze, właśnie są twardzielami, można powiedzieć. Ja rozmawiałem z uczestnikami tego maratonu i oni są szczęśliwi, że pokonali własne słabości, samych siebie, przejechali ten dystans, no i już zapowiedzieli udział w następnych edycjach. Warszawa była prologiem, a przed nami kolejne edycje i rozpoczynamy Puchar Polski. Tak, rozpoczynamy Puchar Polski, ponieważ no, Skandia Marathon Long Team jest to oczywiście impreza dla wszystkich, otwarta, wszystkie przedziały wiekowe, mężczyźni, kobiety, ale również 6 edycji jest przeznaczonych jako Puchar Polski, wyselekcjonowanych jako Puchar Polski, więc w tych wyścigach wystartuje cała czołówka Polski, zdobywając punkty do Pucharu Polski i to będzie taka możliwość, żeby właśnie można się było skonfrontować z najlepszymi zawodnikami w Polsce, których mamy, zobaczyć, w którym miejscu jesteśmy. A skoro mówi to Czesław Lang, to jest najlepsza, drodzy Państwo, rekomendacja. Dziękujemy serdecznie za dzisiejsze emocje i zapraszamy do Krakowa.